Cześć, dzisiaj witam się z Wami już z jesiennego ogrodu. Widać już część przestrzeni jest pusta i powoli już zaczynam prace porządkowe i sprzątanie w ogródku. Robię to na ratę, nie mam tak możliwości, żeby wejść sobie tu na 2-3 dni i zrobić wszystko, więc po troszku. Pokażę Wam, co w tej chwili jeszcze mam w ogródku, co już z prac jest zrobionych, co jeszcze rośnie, co już usuwam. To, z czego teraz jeszcze bardzo korzystamy, to poziomki. No i tych poziomek mamy naprawdę dużo. Myślę, że dzisiaj to jakoś tam miseczkę sporą będę w stanie też zebrać. Buraczków jeszcze nie wyjmowałam. Mam tutaj z brzega kilka naciowych, takich typowych na botwinkę i dalej buraczki. Już te tradycyjne. Cukinie się w sumie skończyły. U nas już były bardzo zimne noce, co widać po liściach. Dzisiaj będę je likwidować całkowicie. Tu jeszcze jakieś pojedyncze owoce się pokazują. Tylko, że one ten jeszcze, tak, one miękną. One miękną. Już niestety się nie będą do niczego mi nadawały. Tu już resztka kalareb, te, które urosły. Większe to już mam powyrywane. Te już pojedyncze, które tutaj jeszcze są, a jeszcze się będą nadawały do zjedzenia, to pewnie dzisiaj będziemy mieli surówkę do obiadu. Tu były pomidory. Pomidory już są zlikwidowane. Widać, aksamitki to po prostu poszalały. To są po 2-3 sadzonki powsadzane. Jest po prostu burz. Ale jak widać, tutaj jeszcze sobie zapylaczki latają. Więc stwierdziłam, że podwiążę te aksamitki. No i dam im jeszcze tutaj sobie pogrzebać w tych kwiatkach. Tam w głębi już jeden jest przywiązany do palika. To jeszcze muszę przywiązać. No i oczywiście pielenie, czyszczenie, żeby można było wysiać poplon. Zostało jeszcze trochę bazylii. Bazylię zostawiam, zobaczymy, może jeszcze tutaj na nich nasiona dojrzeją, bo one jeszcze są jasne, a muszą być praktycznie czarne, lekko zacząć zasychać, więc chętnie bym z bazylii trochę nasion jeszcze zebrała. Tutaj już tej bazylii zdecydowanie mniej. No i mam zostawione sałaty Lolo Rosa, Lolo Biondę, ciemną i jasną. No i tu będę wyjmować sobie dzisiaj nasionka, tak jak są te puszki. O, chodź tu puszku, które się nam da wyciągnąć. No i widać, tutaj są nasionka. Tu zostało parę krzaków pomidorów, nie pomidorów, tylko papryk. No bo tych papryk mamy sporo i myślę, że już dzisiaj je zlikwiduję, chociaż na przykład na tym krzaku to tych papryk mam bardzo dużo i bardzo duże. No ale już jest zimno i tak myślę, że trzeba będzie je dzisiaj zebrać. Zaraz obok mam trochę porów. One sobie tutaj spokojnie rosną, parę sztuk wyciągałam tak na bieżąco do zjedzenia i myślę, że zostawię je tutaj na dłużej. Będziemy jeszcze jesienią, zimą jeść. Tu były ziemniaki, jeszcze trochę zostało tylko do przepielenia. Myślę, że też wysieję jakiś poplon albo dorzucę na niektóre grządki już sam kompost. Tu tutaj trzy jarmuże, może dzisiaj też troszkę właśnie zbiorę. Zrobimy sobie jakieś tam do picia, albo usmażymy sobie jakieś chipsy, upieczemy w piekarniku. Tu zostało trochę cebulki. I po drugiej stronie mam jarmuż jaśniejszy. Tamten był Scarlet, a ten musiałam sprawdzić dokładnie jak odmiana. Wrzątkę po ziemniakach. Tutaj mam, jeszcze zbieram rzodkiewki, które pod koniec lata wysiewałam. Tu zostawiłam kilka na próbę, żeby zebrać nasiona rzodkiewek. Tego nigdy jeszcze nie robiłam.
No i mam marchewki, które też zbieram na bieżąco. To są takie małe kulki. Zostały już tylko wigwamki po groszku cukrowym. Dużo udało mi się też nasion groszku zebrać. No i tutaj mamy słoneczniki. Część sobie na bieżąco zjadaliśmy. Część tak jak... Teraz Wam pokażę, gdzie pewnie widać, ptaszki sobie zjadają, więc jeszcze się posilają u nas w ogródku. Może jeszcze kilka sztuk weźmiemy do domu, a resztę zostawię, po prostu niech sobie jedzą. Z selerów już natki dużo pozbierałam, zamroziłam. Tam jeszcze widać dosiewany koperek. Teraz na zbiór jesienny. Pietruszka też już jest całkiem fajna. Myślę, że będę też niedługo część zbierać. Seler naciowy, już też grubieje sobie. Część liści jest żółkniętych, powinnam go trochę przerwać, może też dzisiaj znajdę chwilę. Dalej trochę jeszcze selera, cebulę i marchewki. Cebule całkiem fajne, całkiem duże. To jest cebula wolska, taka całkiem duża. Tutaj jest pojedyncze wsadzone, tam gdzieś są też powsadzone gniazdowo na mniejsze cebulki. No i marchewka. I marchewki już są takie długości dłoni dorosłej osoby, także też całkiem fajnie. I tu miałam taką naprzemienną grządkę, marchewki i cebulę. Ostatnie dwie, które zostały, była fasolka, zostały jeszcze dynie. Dynie też już tutaj zasychają ogonki, więc będzie do zebrania. Trochę się kwiatów pojawia, więc może jeszcze poprzecinam brzydkie liście i dam jeszcze im szansę. No a tutaj truskawki. W truskawkach regularnie obcinam rozłogi. Tutaj patrzę, że zmarzło albo się zepsuła, bo jeszcze truskaweczki, jak widać, są i nam tutaj dojrzewają. I w przyszłym roku chyba już będzie sporo owoców. A te brzegowe moje rabaty z kwiatami to też jeszcze całkiem fajnie wyglądają. Zostawiłam trochę czarnuszek zasuszonych, żeby się same wysiały. Ogórecznika też. A teraz jest oczywiście czas kosmosów, co one tutaj sobie kwitną. Z nich będę dopiero nasiona zbierać. Astry nadal w rozkwicie. W różnych odcieniach. Tu jeszcze jakieś moje późno bardzo wysiewane ostre papryki. Tą chyba już zabiorę dzisiaj do domu. Sporo jeszcze owoców. Nie wiem, czy one mają szansę przetrwać. Malwy to też są z tego roku z nasion. Tutaj tymianek, majeranek też muszę zciąć i posuszyć. To też jest wszystko z nasion z tego roku. Ostróżeczki, część już ładnie zakwitła. Tu mam trochę pietruszki. Koperku jeszcze ziół do zebrania. Nagietki. Z nagietków już zbierałam też dużo nasion. To są nasionka nagietka. O, tutaj te takie zakrzewione w literkę C. No i dalej też mam tutaj jeszcze jeżówki popikowane. Część się fajnie przyjęła. Jeszcze kolejne malwy. Też jak widać pielenia, perzu jest dużo. No i tu na końcówce mam te słoneczniki. Przy nich trochę kosmosów. Na końcu są też z nasion z tego roku. Tutaj rabarbar. Ja tutaj dosadzę tego rabarbaru. Wypielę, bo mam kolejne nasiona. O, tu jakaś chyba lwia paszcza mała się zabłąkała. Trochę skrzypu. Będzie do dorzucenia do kompostu. No, a kompostowniki też mam trochę pozapełnione. Tutaj muszę z góry zebrać trochę i myślę, że już z dołu część bym na rabatę wysypała i zapełniamy kolejne, przeklejemy pędeką. Trochę zleję je wodą. Jest sucho. No i tutaj na koniec jeszcze cebulka. Tutaj dla zapylaczy cały czas jeszcze coś zostaje. Gdzieś tam sobie mogą wędrować.
jeszcze chodzi w kwiatku. Cały czas jeszcze kwitną cynie. I mam tutaj powysadzanych trochę szarłatę, czyli amarantusy. I muszę się zorientować, może bym trochę tego amarantusa była w stanie zebrać. W sumie nie wiem, w którym momencie się zbiera ziarna, ale może by się to udało. No i rosną też powolutku i rozkrzewiają się przycięte wcześniej lawendy z nasion. Malutkie, ale rosną. Rumianek się już powysiewał. To, co spadło, część zbierałam. Tutaj mam groszek wieloletni. On w sumie rosnąć urósł, ale nie zakwitł. Co z nim będzie, jak on będzie rósł w przyszłym roku? Zobaczymy. Na sturcy jeszcze jakieś ostatnie sztuki. Tutaj jeszcze ogórecznik. Też już będzie do likwidacji, bo już praktycznie kwiatów na nim nie ma. Tak samo jeszcze działa majeranek, oregano, łubiny tutaj małe też, które były z nasion wysiewane, bo jak astry jak zlikwiduje, jeszcze lwie paszcze też całkiem ładne, to te łubiny sobie zostaną i kiedyś będą do gildii permakulturowych w sadzie, które myślę, że będziemy w przyszłym roku już robić. No i tutaj te moje małe lawendy powolutku sobie rosną. Astry cały czas, jeszcze jakaś ostróżeczka kwitnie. No i te poziomaczki, które pokazywałam Wam na początku. Także ja się biorę do pracy, a pracy jest trochę jesienią w ogródku. Takie podsumowanie tego pierwszego roku z ogródkiem bez kopania myślę, że jeszcze zrobię. A tymczasem chciałam Wam pokazać, jak to wygląda w ogrodzie u nas pod koniec września. Pozdrawiam Was serdecznie. Zachęcam do oglądania filmików, które już są na kanale. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji i oglądania kolejnych filmów. Pa!